Odpowiedź Prime Show MMA na zarzuty ze strony Fame MMA i High League. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. W dniu wczorajszym w środowisku Freak Fightów zagrzmiało. Federacja Fame MMA i High League wspólnie wydały oświadczenia uderzające w Federację Prime Show MMA odnośnie podbierania zawodników z tychże federacji. Oświadczenie miało głośny wydźwięk, szczególnie w aspekcie ewentualnych przyszłych zakazów dla zawodników chcących złamać umowne zapisy odnośnie zakazu konkurencji, co miałoby skutkować nie tylko zakazem występu jako zawodnik Federacji Fame i High League, ale także zakaz występu w jakiejkolwiek innej funkcji. W odpowiedzi na wczorajsze oświadczenia Federacja Prime Show MMA wydała dziś własne oświadczenie, które ma być odpowiedzią na kierowane w ich stronę zarzuty, a w treści możemy przeczytać. W nawiązaniu do wspólnego oświadczenia Fame MMA oraz High League opublikowanego w mediach społecznościowych tychże organizacji naruszającego dobre imię Prime Show MMA, czujemy się w obowiązku przedstawić swoje stanowisko. Niezrozumiałe jest skierowanie wobec nas takich nieprawdziwych zarzutów w sytuacji, gdy nie jesteśmy stroną żadnych umów z wyżej wymienionymi organizacjami, jednakże skoro zostaliśmy wywołani do zabrania głosu, to niniejszym to uczynimy. Na wstępie pragniemy podkreślić, iż Prime nigdy nie stosował nieuczciwych praktyk, a przedstawiony zarzut jest niczym nieuzasadniony i ma za zadanie zdyskredytować Prime oraz zastraszyć zawodników. W ostatnim czasie z przykrością obserwujemy praktyki wyżej wymienionych organizacji w przedmiocie zawierania umów z jak największą ilością zawodników, bez jakiegokolwiek pomysłu na ich zagospodarowanie. Takie działania mają na celu zawłaszczenie rynku zawodników i uniemożliwienie organizowania nam wydarzeń sportowo-rozrywkowych. Wspomniane organizacje prawdopodobnie zapomniały, że ich istnienie nie byłoby możliwe bez bohaterów tych wydarzeń, czyli zawodników oraz kibiców je wspierających. Oświadczamy, iż Prime szanuje umowy, których jest stroną, a także umowy osób trzecich, w tym zakazy konkurencji, pod warunkiem, że ma o nich i ich treści wiedzę, a także nie noszą one znamion niesprawiedliwych i niewolniczych. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby współpracy z wyżej wymienionymi organizacjami w celu zapewnienia zawodnikom oraz federacjom dalszych możliwości rozwoju i utrzymania komunikacji między wszystkimi tymi podmiotami z korzyścią dla wszystkich wymienionych oraz kibiców. Niestety współpraca ta wielokrotnie okazywała się nie być partnerska i nie udało się jej utrzymać z przyczyn leżących po stronie tychże organizacji. Chcieliśmy zauważyć, że każdy zakaz konkurencji zawierany jest w innych okolicznościach i nie jest sobie równy. W razie jakichkolwiek sporów to sądy są władne rozstrzygnąć charakter wspomnianych zakazów i ich obowiązywanie bądź też nie. Apelujemy do wyżej wymienionych organizacji, aby nie podejmowały działań krzywdzących zawodników oraz ograniczających zdrową konkurencję, albowiem odbywa się to przede wszystkim ze szkodą dla nich samych oraz naszych wspólnych kibiców. Jak widać, batalia pomiędzy federacjami trwa w najlepsze. Wyglądać to może na klasyczne przeciąganie liny albo próbę pokazania, kto jest ważniejszy. Jednak fakt jest taki, że Federacja Prime może mieć teraz problemy z podpisywaniem osób, które aktywnie uczestniczą w federacjach Fame MMA oraz High League, co z pewnością może ograniczyć im możliwość tworzenia przyszłych zestawień na kolejne gale. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!